Jak możemy być świadkami miłosierdzia? Pytał papież na środowej audiencji ogólnej. I od razu zastrzegł, nie myślmy, że chodzi o dokonywanie wielkich wysiłków czy nadludzkich gestów. Nie, nie chodzi o to. Pan ukazuje nam drogę znacznie prostszą, składającą się z małych gestów, które mają jednak w jego oczach wielką wartość. I to do tego stopnia, że powiedział nam, iż będziemy z nich sądzeni. Kościół nazwał te gesty uczynkami miłosierdzia co do ciała, ponieważ spieszą na pomoc ludziom w ich potrzebach materialnych, oraz co do ducha, gdyż dotyczą one potrzeb równie ważnych. Franciszek zapowiedział, że w następnych katechezach zajmie się uczynkami, które Kościół przedstawia nam jako konkretny sposób przeżywania miłosierdzia. Uczynki miłosierdzia rozbudzają w nas potrzebę i zdolność sprawiania, że wiara będzie żywa i czynna przez miłość. Jestem przekonany, że przez te proste, codzienne czynności możemy dokonać prawdziwej rewolucji kulturowej, tak jak to było w przeszłości. Jeśli każdy z nas codziennie spełni jedną z nich, będzie to rewolucja na świecie. Każdy z nas. Iluż świętych pamiętamy dziś nadal nie ze względu na dokonane przez nich wielkie dzieła, ale ze względu na miłość, jaką umieli przekazywać. Po katechezie Franciszek nawiązał do obchodzonego 13 października Międzynarodowego Dnia Ograniczania Klęsk Żywiołowych, którego temat brzmi ograniczyć śmiertelność. Wielu klęsk można by uniknąć, rozwijając kulturę zapobiegania i ograniczając ryzyko dla ludności najbardziej narażonej na szkody, powiedział papież.